Dzięki bardzo. Dzięki. No i to by chyba o polityce dzisiaj by było na wszystko. Wszystko. Przejdziemy do wątków miłosnych. Otóż są takie pieśni, które Wysocki zostawił po sobie. One są pieśniami, bajkami. Bajki w sensie, że cały baśń potrafią wyśpiewać. Wiecie, jak u niego nawet wiele pieśni mają fabułę swoją, tak? Całą historię. Na podstawie niektórych z pieśni można cały scenariusz pisać. Od początku do końca z rozwinięciem, z kulminacją, z epilogiem, prologiem i tak dalej. I tak samo też bajki. Satyryczne, wesołe, zadziorne takie piosenki, w których głównymi bohaterami czasem są znane postacie z bajek, które z dzieciństwa pamiętamy, a czasem pisał swoje nowe, własne postacie, tworzył i pisał takie bajki. Jedna z bajek, do czego właśnie dążę, a jeszcze wiecie, jak w tych bajkach jest, pamiętamy z dzieciństwa, prawda, że jak jakaś bajka jest, to rodzice uczyli nas na podstawie tego, co tam się dzieje tam między zwierzętami, czy tam między ludźmi. W tych bajkach uczyliśmy się jakieś wartości, jakieś relacje, zachowanie tam i tak dalej. I oto będzie bajka, jak mi się wydaje, ona jest bajką dla dorosłych. I to jest bajka o małżeństwach międzynarodowych. A już skoro ruszyłem w świat, no to chyba rozumiecie, że w zakonniki, czy tam w mnichy nie zapisałem się, więc jestem normalny. Ożeniłem się i taka właśnie, mi tak przypomniało się to, tak skojarzyło mi się, że bajka o małżeństwach międzynarodowych. Zobaczcie, co tam się wydarzyło kiedyś w Afryce, gdzie głównymi bohaterami byli właśnie zwierzęta. Tam było tak. Dawno, dawno temu, w dalekiej, gorącej Afryce, zupełnie poza grafikiem, zdarzył się cud. Żyraf się zakochał w antylopie. Och, co też tu się zaczęło. Kojoty wyją, słoni trąbią, hałas, skandal. Tylko stara, wrzaskliwa papuga krzyknęła zza krzaków. Żyrafie, wyższej, tym lepiej wie! Co z tego, że ona ma rogi? Krzyczał żyraf z miłością. Teraz wszyscy mają mieć takie same prawa. Jeśli moja miłość nie znajdzie uznania w mojej rodzinie, cóż, opuszczę stado na zawsze. Cała Afryka w wielkiej konsternacji. Matka żyrafa, ojciec żyraf leją łzy rozpaczy. Tylko nic już im nie pomoże. Za późno stało się. I oto młody żyraf ma już córkę, a Afryka kolejny mezalians, gdyż córka żyrafa wychodzi za mąż za bizona. Ale nawet jak żyraf nie miał racji, to i tak nie jego wina, a tylko tego, kto krzyknął zza krzaków. Żyraf im wyższy, tym lepiej wie. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Поднялся голдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. Жираф большой, ему видней. «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада». Тут поднялся голдёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. «Жираф большой, ему видней». Папе антилопину, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять, крючить, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафам антилопа. Тут поднялся гордёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. Жираф большой, ему видней. В желтой жаркой Африке не видать идиллии. Льют жираф с жирафихой слезы крокодилии. Только горе
горю не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Мой жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Деньги большие.